Cześć moi mili, witam w kolejnym odcinku i jedziemy dalej z przygodami naszej wesołej ekipy. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało, a jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę. To zawsze jest mile przeze mnie widziane. Drodzy moi mili, lecimy z koksem, budujemy dalej, modernizujemy dalej. Nie umiem się doczekać, powiem szczerze, tej komory już. Jeszcze trzeba ale też wymyślić, skąd ten chlor zajumamy, no ale... Ale zajumamy skądś. Dobrze, tu budują. Trzeba dać im czasu trochę. I zaczynam przebijać się również tutaj. Chcę się tu dostać właśnie na dół. Po chlor. Tak. Wstali już? Pięknie. Wykluwamy kolejnego haczka. Tak, tu pięknie butelkujemy solankę. Nasz super system butelkowania solanki. No i będziemy ją tu wlewać. A tu przy okazji teraz tak, to rozebrałem. I robimy tak. Słuchajcie, co ja tu planowałem teraz modernizować, że... Tu solaneczka. Aha, tu chciałem, żeby się po prostu wydostało nam dwutlenek węgla. Tu jeszcze solanka jest na tyle, że mi się nie przeleje, więc... Ale też to zimne powietrze, żeby tam szło. Oj! Ja tu dałem niszczenie, a tu są rury. Kurde, no to zalanie. Już mam czeknięte zalanie kolonii, nie? W każdym odcinku musi być, to tutaj już jest. Nie wierzę. I mi wciekła brudna woda tutaj, nie wierzę. Czekajcie, muszę tą rurę teraz naprawić. Oj, Axel. Tu ściągnąłem, bo okazało się, że są ciepłe, nie? No dobra, tu mi się na szczęście nie dostało. Ja. Ja. To na razie nie, ten kabel trzeba zburzyć najpierw. Ja.
O nie to. Nie to, to możemy kolejne dwa rządki zryć. O, tu ruda żelaza została, ale numer. Ale numer. Ja, jak tutaj, pod kontrolą, dwutlenek wyjechał, wyjechał, w związku z tym mogę to zaizolować, ale ja bym to zaizolował taką zwykłą ścianą, taką, taką. I to też wymienił na taką. Tak, tak powoli będziemy sobie tu. O, tu wynieśli. W związku z tym tu mogę zagranitować to. Tak, tak, tak. No szybciutko, bo tu się już solanka wlewa. Piaskowca? Przecież tak kopiowałem. Dobra, schłodzi się tu i wycieramy. O matka, ale nam się wylało. Planowane, ale nie chciałem aż tak nisko. Troszkę się to schłodzi, nie? Chociaż na razie to niewiele. O, już jest solanka gorąca. Tak, koniec pierwszego dnia. Stąd wynieśli, wynieśli. Czyli mogę zrobić tak. No jest tu ciepła, ciepła magma jest. Tu jest chłodno, no ja mam nadzieję, że stąd będą brali teraz.
Spróbujmy. O, proszę. Punkt kontrolny wybudowany. To teraz trzeba ten... To drugie. Gdzie to jest? Doki. Szafeczka na stroje. Jak mnie mam, to jest? Ja. Pięknie ogarnięte, ogarnięte. Ogarnięte. No to kopię Marian dalej. No, szybko wymieniać to. Nie wiem, czy ta skała tu zimna. To jest akurat mądry pomysł, ale zobaczymy, może będzie promieniowało. Jak może będzie promieniowało?
A, oni stąd mi będą brali ciepłą magmę. Nie chcę tego jeszcze. O, złapany haczek. Stąd haczki bym dał tu. Czemu mi się te zaznaczają? Ach, bo tu się przecież jedzenie robi. Dobra, osadówka. Tu muszę stąd haczki wybrać. I ma być ich tu 6. Max. Max 6 haczków. Gdzie pochaczka? To. Tego też łapiemy. No jak tam już zalało się, wymieniło się, pięknie. Kurde, trochę mi tu dwutlenku wlazło. To bym może zamienił jednak na płytkę powietrzną. Tak, i tu mogę już wytrzeć to do końca. Tak. Tu na razie prace stoją. Marian skończył. O kurczę. To mam niedostępne, ale trochę chrzęć tam, tam nie ma jakichś ważnych surowców. A teraz stąd muszę przede wszystkim wynieść. Ale tu nie mam magmy. A, no to dobrze. No to dobrze. Mhm. O, a co to za gościu? Co za gościu? Bierzemy. Kim ty jesteś? Ślimaczkiem? I co zjadłeś? Co ty, ty zjadłeś? Ty żelazo jesz? Rdze? Co ty jesz? Dobrze. Tak. Tu pracę skończyliśmy. O, prawie. Tak. Tak, tak. Tu nam się woda wydostała do góry. Jak to się stało? No tak.
No tak, trzeba będzie się jakoś pozbyć. Tak, to wciąż mega gorąco. Chociaż już trochę lepiej niż było. Wiecie, muszę tu priorytety poukładać. Najpierw trzeba wytrzeć tu. 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 Potem wycieramy tu. Bo inaczej to ma mały sens. No okej. No i teraz to działa. I pięknie. O. Kafelkują kuchnię. Kafelkują kuchnię. A co ja chciałem zrobić? A, tu zaplanowałem te. Produkcja egzostrojów. Takie tu pomieszczonko Ravenka ma. Będzie tutaj produkcja. Idealnie pasuje. Także czekam, aż to wymyślą. Skała magmowa. Niech się schładza jeszcze chwilę. Oni w tym czasie budują inne rzeczy. Przy okazji jest kuchnia wykafelkowana. Tak, no i tu o piwnicy już nie będziemy kafelkować. Co tu się stało znowu? Co się stało z tym dwutlenkiem węgla? Nie myślę, że on został wsyśnięty przez to urządzenie. Przecież dwutlenek węgla powinien być tutaj na dole. No to ja mam problem teraz z wyżywieniem. Bo ani tu nie mam ciśnienia, ani tu. Włączę może gdzieś coś za trybie. Nie dekonstrukt. Wyłącz to, a nie rozwalaj. A jeszcze żebym się pomylił. Ale jakim cudem stąd ten dwutlenek węgla wyszedł? Czy nie miał prawa stąd wyjść? Czy on tu powinien wejść i już nie wychodzić w ogóle?
Niedobrze. Budują tu. Tu już mogę burzyć. No, to też już powstało, nice. No to teraz możemy powoli tą... O, to też powstało. No i niestety mam gorące. Skąd oni mi biorą ten gorący magmę? Ja muszę to przeobserwować, to jest niewiarygodne. O, tu też już będę zaraz zrzucał, tylko to zapewnie będę zrzucał tu, już wybudowałem. Tak, my możemy zaplanować. Teraz kafeleczki tutaj. Jakby to zrobić? Jaki wzorek? To są takie skośne. Okej. Zrobimy taki wzorek im. Ja. Teraz potrzebuję full żółtą. Tu. I full białe. Tu. A za stołami zrobimy im szare. I tak będzie. Tak, ale ja normalnie padnę zaraz na... Padnę zaraz z głodu. Ja muszę... Ja muszę awaryjne rzeczy robić. Zanim naprawię ten tlen i to wszystko. Tu chyba posadzimy awaryjne te. A nawet tamte. Powiedzmy tyle. Albo nie.
Albo nie. Oj, się narobiło. Tylko że to też nie rośnie, tak? Nie, ale tu ciśnienie powinienem mieć, no bez przesady. To jest pod tym centralnie. No, nawozić trzeba tylko, dobra. Tak, jeszcze to urządzonko trzeba postawić do zgniatania. Albo będziemy jedli bez zgniatania. A trudno. Dopóki nie wyjdziemy z kryzysu. Nie wiem, czy to w ogóle wystarczy. No może nie wystarczyć mi. Ja. Tak, taka będzie jadalnia. No i nice. Jeszcze jeden kafelek. Tu Ravenka sama się zabrała za budowanie tego pomieszczenia. Zaczęła od ozdób i lampy.
Skała magmowa tu ma maksymalnie 26 stopni. To skąd oni biorą? Tą gorącą. Dobra, no jeszcze raz. Tak. Teraz bym musiał tak zobaczyć. Elektrolizer jak działa. Zamienia wodę w tlen i wodór. I odtlenia z rdzy. Odtleniacz mogę. Dobra, elektrolizery to będziemy robić. Jak taki elektrolizer wygląda? Tym go tu postawił. Ej, on nie ma podłączenia do wody? Ej, nie da się rurą mu wody? To trzeba mu tu butelkami dostarczać? Tak? Gdybym to zrobił tak. O, 17 stopni. Dwadzieścia stopni. No dobra, jest chłodny. A jeszcze tu. No, to trzeba do prądu podłączyć. Prąd. Dobry kabel. Cyk. I co to też dostarcz, stój, pozostaw pusty. Okej. Okej. To od razu tu. Tu na siwo po prostu kafeleczki. Albo tak. Nie, o, czekajcie. Jeszcze zrobimy inaczej. Żeby oni zdawali sobie sprawę, jak to jest. To tak. Tu chlorowe. No dobra, powiedzmy. Siwe będzie oznaczało tlen. O. To wizualnie im zrobimy. Dobra, tu bym dał te elektrolizery w takim razie, to chyba tu w butelkach, tak sądząc po tym, jak to wygląda, to się dostarcza. To na razie przerwę, zobaczymy jeden. No i tu bym zrobił w takim razie, tu bym musiał zrobić ścianę, oni by wchodzili górą, tu by był tlen. Wejście górą. U góry wodór jeszcze by się gromadził, tak? Tu bym musiał mieć filtry zasysające tlen, a wyżej filtry zasysające wodór najlepiej. Czy jeden wystarczy, no ale dobra, czyli zrobiłbym tak. Tak. I tu by było zejście. I tu podłoga, ale przypuszczająca powietrze. Czyli, że płyteczki siatkowane. Tak.
Nie wiem, jak to szerokie zrobić. Słuchajcie, zróbmy to wszystko na razie na jeden, żeby mi nie budowali tego. Niech oni się skupią tu. To mogę teraz zburzyć. A mogę robić kolejny rządek tu. Przemyślę, bo kurczę, takie by mi wystarczyło to. Tu jakbym ścianę postawił już. Nawet tu mógłbym postawić ścianę. I trzy takie. Produkujące tle. No dobra, powiedzmy nie. Cztery. Perwa, pięć. No dobra. Niech będzie tu ściana. Tu ona by musiała być odizolowana. To bym zrobił tak. Tu bym zrobił przejście jednak, a nie to. Dobra, tu będą rektolizerki. Tu będzie tak. Tu teraz w takim razie musimy zrobić śluzę. Śluzę, a tu będziemy mieli strefę wodorową. Czyli podciągnąłbym tak. Tak. I tu podłoga. I to w sumie nie potrzebuję. Izolowanej. Takie coś. Tak, takie coś pod warunkiem, że dobrze rozumiem działanie elektrolizera. Tu mam gorący. Już skądś znaleźli kawałek ciepłej magmy. No zobaczcie, tu jest fajnie odizolowany na zimno i byłoby spoko. A to już mi się to średnio podoba, a to na pewno mi się nie podoba. To mi się na pewno nie podoba. Co tu wylosowaliśmy? Baloniki, jej! Jej baloniki. Cia.
40-stopniowa magma. Skąd oni to znaleźli? Też jest chłodna magma, ja nie wiem. Całą magmę przecież kazałem zanieść tu do chłodzenia i tu nie widzę, żeby była gorąca gdzieś. Tu jest 21-stopniowa magma, no ja nie wiem. No ja nie wiem, no. Za ciepłe to, za ciepłe to. A już się cieszyłem. Wiem, że przesadzam, ale wolałbym tu się odizolować. Czemu tu prądu nie ma w ogóle? Aha, bo sobie prąd też przerwałem. Ja. Co ja robię? Ja, możemy. No i to jest prawie wszystko. Całe brzydkie powietrze prawie usunięte. Tu mam dużo dwutlenku węgla. No kurczę, to jego bym akurat chciał do grzybów. No jak ja to mam zrobić? Też trochę dwutlenku jest, chociaż bardzo mało. Ojejku. Musiałbym taką rurę ciągnąć, to jest bez sensu. Samoczynnie go zrzucę, to on wyląduje tu. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. Mała taka modyfikacja tu. I tu go zrzucimy po prostu, ten dwutlenek węgla. To mogę zburzyć już, bo tu już wody nie ma. To mogę zburzyć i to mogę zburzyć. To mogę zburzyć, i to mogę zburzyć. I mamy przejście niżej tutaj. Mm-hmm.
Jak i co dostaliśmy? O, jedzenie, biorę. Tu temperatura za wysoka jest znowu. O, tu już prawie zalane, proszę. Jeszcze trochę. Jak tu temperaturka wygląda? O, i tu już pięknie zaczyna chłodzić. A przynajmniej robi bańkę, że ciepło nie przedostanie. I dokładnie taką samą bańkę zrobimy tu. I wtedy ta temperatura powinna już się ogarnąć trochę. A, bo tofu chyba nie wszyscy mogą jeść. Zaraz dam, że wszyscy. Tak. No grzyby, ruszajcie, dobra? Wyniesiona ta magma, wyniesiona. Dwie tony magmy znowu, cyk. No i dobra, i tu najcieplejsza magma ma 26,9, no jakby... Skąd oni biorą jeszcze tą gorącą magmę? Czy ja gdzieś ją mam? Krytą. Teraz tak, działać. Kolejny zrzut. Już prawie 300 kg na górnej kratce jest. Właściwie to tu mogę zrobić normalną podłogę. No to dobra, ostatni rządek. Ostatni rządek.
Niech będzie backup. Tu możemy burzyć. Stąd to biorą. Już wiem skąd. Tu jest osadówka, tu jeszcze jest magmowa. Myślałem, że jest tylko osadowa, olałem, a tu się znalazła. Ta. Dwieście pięćdziesiąty dzień nam mija, ale czad. No i co, ten wytlenek tu zjeżdża na dół? Zjeżdża, tylko... Tylko wciąż tu go jest mało, chociaż już więcej, już więcej. Tak, kafle tu zrobimy z piaskowca. A, tu też zrobiłem z piaskowca, aha. Dobra, już nie będę zmieniał. Jakie różowe. Oh my god. Zróbmy, tu są różowe umywalki, to zróbmy. A na dole standard siwe. Nie, dobra, tu góry będą białe. Tu i tu. Tak, tak, tak.
Tak, już 500, kolejny zrzut. Dobrze, idzie, idzie. Już wynieśli? Wynieśli. Wynieśli, a w związku z tym on... Tak, dorzuciłem i tym sposobem jest 27 stopni. No dobra. Spróbujemy teraz budować. Tak, chyba wszystko przeczyszczone. Tu coś jeszcze tylko jest. No i są zbiory tu na szczęście. Chociaż to póki co nas jeszcze nie ratuje. Jakie tu już jest ciśnienie tego dwutlenku? 112, a ile ten grzyb potrzebuje? 150, dobra, no to jeszcze trochę. A jak szybciutko kafelki maźnięte. No jak ładnie tu już mają. Cały blok konstrukcyjny zbudowany. No i co, jaka to temperatura? 25, 26, okej, okay, powiedzmy. Powiedzmy, chociaż tu jest 30, nie wiem skąd to wzięli. No dalej skądś mają gorący, no ja nie wierzę. Dwadzieścia osiem.
27. Ja nie wiem, oni skądś przynoszą, nie wiem skąd. I rękawice, och, tak błysło, że nawet nie wiem jakieś ciemne rękawice dostaliśmy. Tak, tu zrobimy małe pomieszczenie do odrdzewiania jeszcze, to też produkuje tlen. I jeszcze będziemy mieli pomieszczenie z tymi mędami. Ja bym to tak na pół zrobił po prostu, czyli gdzieś tutaj postawił ścianę. Dozwolone jedzenie, no halo, co my tu mamy? Jagódki? A, jagódki jeszcze. No halo, grzyby ruszać już. Bo my już nie mamy jedzenia. Te potrzebujemy jakiego? Też 150, kurde. Kurczę no! Tu coś zaczynałem rosnąć w końcu. Chlor mogę wnieść tu już. Ja muszę się zdecydować, lewo albo prawo. No i dobrze, jeszcze jeden dzień zagramy. I walczymy z tym wszystkim. Tak, mamy tu już do budowy naszych kombinezonów. Trzeba to tylko podłączyć do prądu jeszcze. I żeby było fajnie, tu też damy kafeleczki. Takie zwykłe. Takie jak tu są.
sumie... Może bym zburzył tą ścianę i miał jedno takie tu pomieszczone. Pomieszczono. A, tu nie sięgam. Kurde. Tak, i możemy z różnych materiałów robić stroje, z aluminium, z kobaltu, z miedzi, z żelaza i naprawiać. Cztery rodzaje. Tu nie sięgnę jednak. Pięknie i kończymy tu oczyszczone, wydobyte. I tu już mamy pięknie zbudowane. Teraz będziemy się zabierali za ten poziom. Ja, pięknie, mamy to. A, bo tu jeszcze nie sięgnąłem. O kurczę. To nie mam jak sięgnąć, musiałbym to rozebrać. Rozbierzemy, zbudujemy na nowo. Będzie prościej niż tu się dostawać. Tu robimy kolejną próbę. No, tak średnio ciepłe.
No proszę, brudna woda schodzi. Szybciutko, póki są po jednej stronie. No! Kurde mendy! Trzeba chodź szybko. No i dziś się buduje, no to, to nie. No przechodź. Ja. Teraz Jisu. Teraz, go, go, go. Santa, nie kaszyl, kaszyl, tylko szybko tu. Nie Santa, no to ziomek, szybko, bo to one mogą przejść, no. Okej, mogą być tam, ale proszę szybko to. Nie wierzę. I ten jeden zniknął. Nie wierzę. Czy on tu jest? Jest. Czy się nie udało? Dobra, sprawdźmy jeszcze to. A powiedzmy, że na razie jest ok. Z miarę chudnego. Grzyby jeszcze nie ruszyły, ale już jest 137, także zaraz powinno już ruszyć, bo jesteśmy na głodzie prawie, że. Troszkę omlet widzę, jedzą, to jajka nas uratowały. Właśnie, można też jajka, ale... Mam zwykłych haczusi. Dwa sydżowe, dwa stonowe. Tu już jest sześciu. Tu jest pisklak czego? Zwykłego haczka? To nie wygląda jak zwykły haczek. Może? A może, no nie wiem. No nie wiem. Ja bym się, drodzy moi mili. Tyle na dzisiaj. Taki nudniejszy odcineczek raczej. Piszcie komentarze, kto wytrwał do końca. Ale zatrzymałem ich. Piszcie komentarze, kto wytrwał do końca. No i czy jeszcze macie ochotę na kontynuowanie tej serii. Bo już wyniki spadły bardzo. Dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeszcze jeden odcinek na pewno będzie. Trzymajcie się. Cześć.